archeologia. Proszę, pułkowniku, pozwólcie zameldować. Mówcie. Michał Grzesiak. Znowu nadaję. W roku 1169 rycerze normańscy rozpoczęli podbój Irlandii. Wtedy to powstawały pierwsze zamki, których zadaniem było bronić granic państwa normańskiego, które nazywało się The Pale, oraz chronić najważniejsze szlaki handlowe. Jednym z takich zamków był zamek Rouge, wybudowany na pograniczu Leicester i Ulster, na pograniczu obecnego County Louth i County Armagh. Zabezpieczał on państwo normańskie od strony północnej. Zamek Rouge na skalę, dlatego że został wzniesiony na wychodni skalnej. Zamek Rouge został wybudowany w 1236 roku przez wnuczkę pierwszego konkwistadora Bertranda de Verdun. Rhodesia de Verdun, tak miała na imię, szukała architekta, który miał zaprojektować i wybudować zamek, ogłosiła konkurs, iż odda siebie za żonę dla tego, który zrealizuje jej plany. Tak też się stało, znalazł się architekt, wybudował zamek. Legenda mówi, iż w noc poślubną Rhodesia poprosiła swojego męża o podejście do okna pod pretekstem pokazania mu wspaniałego krajobrazu ogarniającego zamek wokół. Mąż podszedł, a Rhodesia podstępnie wypchnęła go za mury. Mąż poniósł śmierć na miejscu. Od tego momentu okno nazywa się oknem zabójczyni. W taki oto sposób Rhodesia uratowała połowę swojego posagu. Zamek został wzniesiony z szarogłazowych ciosów kamiennych łączonych zaprawą murarską. Mur kurtynowy, niespotykany na planie trójkąta, otaczał dziedziniec, w którym znajdowały się budynki zamkowe. Co to jest mur obronny? Mur obronny, czyli przeszkoda w formie ściany lub kurtyny, wykonana z trwałego materiału, służąca do obrony czynnej bądź biernej chronionego obiektu. Znajdujemy się po stronie wschodniej muru kurtynowego zamku Rouge. Mur kurtynowy wybudowano bezpośrednio na podłożu skalnym. Mur obronny zwieńczony jest tak zwanym krenelażem, inaczej możemy to nazwać blanką. To są tak zwane zęby merlony, które posiadają otwartą przestrzeń, co ma ułatwić obronę podczas oblężenia. Długie, wąskie otwory są przeznaczone jako stanowiska dla strzelców. Poniżej linii krenelarza znajdują się otwory, które podtrzymywały tak zwane hurdycje, czyli drewniane ganki. Obrońca wchodził do takiego ganku i łatwiej mu było miotać kamienie w kierunku napastnika. Trzeba dodać, iż po drugiej stronie muru znajdował się tak zwany chodnik obronny, który ułatwiał komunikację między poszczególnymi odcinkami muru obronnego. Zespół bramny
i chodnik obronny bezpośrednio połączony z wieżą bramną biegnie wzdłuż obwodu muru obronnego po wschodniej stronie, skręca w kierunku północnym i dalej w kierunku północno-zachodnim, aż łączy się tak naprawdę z salą bankietową. Zamek Róż, południowo-zachodni narożnik. A my tutaj zwrócimy uwagę na tak zwaną odsadzkę, czyli element architektoniczny wykonany z kamieni, wystający poza licą muru, którego zadaniem jest wzmocnić konstrukcję muru i zapobiec jego osunięciu się. Różnica pomiędzy zachodnią częścią a wschodnią częścią polega na tym, że w zachodniej użyto odsadzki, a we wschodniej nie. Mur kurtynowy został wybudowany bezpośrednio na podłożu skalnym. Zamek Róż był zamkiem nie do zdobycia. Znajdujemy się w miejscu, gdzie budowniczowie zamku Róż w skale wykuli fosę. Fosa jest to jeden z elementów obronnych, mających za zadanie polepszyć system obronny całego warownego założenia. Znajdujemy się teraz w fosie, która znajduje się we wschodniej części przed pierwszą linią obrony. Pierwsza linia obrony zawsze znajdowała się na murze. Fosa składała się ze skarpy dna i przeciwskarpy. Mogła być zarówno sucha, jak i mokra. I kierunek południowy, dalsza część suchej fosy, dzieła obronnego, jednego z elementów obronnych zamku Róż w Kanty Lod, z pięknym widokiem na Sliw Gulion, masyw górski, na szczycie którego znajduje się grobowiec korytarzowy, najwyżej położony nad poziomem morza grobowiec korytarzowy. Fosa się ciągnie aż tam w północnym kierunku, natomiast my teraz udamy się wyżej. Powstał z biegiem lat wał, który zasypał tą fosę. A w czasach świetności zamku, w czasach średniowiecznych, w miejscu tego wału znajdował się most zwodzony, który łączył bramę z barbakanem, który się znajdował w tym miejscu. Niestety żadnej pozostałości po barbakanie nie mamy, nie zachowało się. Jeżeli chodzi o kolejne elementy obronne zamkowej zabudowy, to należy wiedzieć, że na przykład taka brama posiadała tak zwaną bronę, czyli kratę. Krata była spuszczana. Maculce, czyli otwory, które znajdują się w licu muru, mówią nam o tym, że były tutaj urządzenia do podnoszenia i opuszczania zwodzonego mostu. Znajdujemy się w południowo-wschodnim narożniku zamku Róż i kolejny ciekawy element wliczany do warowni zamkowej, tak zwana saliport, brama wypadowa w języku polskim. Zachowała się sklepienie łukowe tej bramy. Do czego taka brama wypadowa służyła? Otóż, jak sama nazwa wskazuje, służyła do wypadów. I teraz wyobraźmy sobie, że oblegający atakowali most, atakowali zespół bramny, bramę główną i obrońcy mogli stąd robić rajdy i nękać atakujących niespodziewanymi atakami. W momencie, kiedy było już wiadomo, że zamek padnie, obrońcy mogli
tym małym wejściem, otworem starać się uciec gdzieś z dala od bitewnego zgiełku. Taka brama była chroniona przez kilka rzędów krat, kilka poziomych belek. Było to miejsce newralgiczne do obrony i trzeba było specjalnej uwagi, żeby nie dopuścić przeciwnika do zajęcia i przekroczenia tego ciekawego elementu obronnego, który wchodził w skład całego dzieła obronnego, jakim jest zamek. Można było się ewakuować gdzieś tutaj przy krawędzi zamku i gdzieś próbować tam w dół uciekać, może na koniu, odważnym koniu. Saliport znajdowało się w pomieszczeniach podpiwnicznych wielkiej hali bankietowej. I tu mamy jedną z wież flankujących zespół bramny o narysie okrągłym i mamy też cokół, odsadzkę, która podtrzymuje całą konstrukcję i umacnia przed zawaleniem. Tutaj przebiegał most. W chwili obecnej mamy tutaj nasyp ziemny. Tu był barbakan, którego już nie ma. No i zespół bramny. Dwie wieże wystające poza licoburu, czterokondygnacyjne, łączone na niektórych piętrach pomostem. W środku kratki schodowe umożliwiające swobodną komunikację między poszczególnymi piętrami. Być może, że to jest któreś z tych okien, to jest to okno zabójczyni, z którego Rodezja zepchnęła biednego architekta. Juliusz Cezar w swoim dziele Wojna Galijska opisywał, że kiedy Celtowie atakowali rzymskie linie obrony, to krzyczeli: subskrybuj!